Powiem ci krótko, możemy zrobić taką test. Ale posłuchajcie, ja proponuję zrobić taki test. Jeżeli publiczność tego będzie chciała, są dzisiaj tutaj włodarze. Ja proponuję zrobić taki test. Zgódźcie się proszę. Ciebie zapytam ostatniego o zdanie. Włączcie zegarki i umawiamy się na 10 sekund. Wyjdźmy tutaj. Gwarantuję ci, że w te 10 sekund będę cię miał kurwa w bocznej, w dosiadzie albo w gacie. Chcesz się zdać? Chodź, kurwa, chodź. 10 sekund. Myślisz, że będą gadać pierdolone cwele? Kurwo, ty jebana cię rozkurwisz. Ja będę biegł. Widzicie jaki bohater, Siadaj, Kasjo. Śmiecie tego pierdolą, kurwa, przestań mikrofona, co do czego? Do czego? Zrozumcie go, że on nie umie języka polskiego. Śmiecie, kurwa, jebana cię rozjebie. Zrozumcie, że... Następce cię, kurwo, Zrozumcie, że on nie umie języka polskiego, on ma tak przepity mózg. Dobrze. To się nie da, to się nie da wszystkiego tak połączyć. Panowie, jeszcze wrócimy do tematu, a tymczasem kontynuujemy konferencję. Spokojnie, Bestia to by mu wyrwał łeb u samej dupy. I ja chcę zwrócić uwagę tylko na jedną ciekawą rzecz. Że Marcin Najman za każdym razem, jak walczył w Fame MMA, zawsze był kulturalny wobec swoich rywali. Po raz pierwszy widzimy go tak zdenerwowanego, rozświerdzonego w stosunku do Don Kasjo. I chciałbym zapytać Marcin, ale już tak odrobinkę spokojniej, dlaczego tak jest? Skąd